Jak pani wspomina czas na planie Nigdy w życiu? Różnie. Było trudno, ale było też fantastycznie. Było trudno wtedy, kiedy nie ufałam sobie i miałam wrażenie, że może to nie ja powinnam grać tę rolę, ale były też momenty, kiedy była taka atmosfera, właśnie ten kolor panował na planie, jaki bije z ekranu. A kto inny miałby się wcielić w pani postać? Były jakieś plany? Tak, oczywiście. To, autorka, czyli Kasia Grochola, proponowała, kiedy pojawił się ten projekt, proponowała wielokrotnie decydentom, czyli producentowi, reżyserowi, moją kandydaturę i ciągle wspominała, że uważa, że ja powinnam to zagrać. Pytała mnie, czy dostałam te propozycje, czy już ktoś do mnie dzwonił, ale nie byli zainteresowani. Tam się później okazało, że wybierano dziewczyny o dekadę młodsze, z innej półki wiekowej, ale w zderzeniu z córką nagle okazało się, że matka jest za młoda, że one wyglądają jak dwie siostry i zaczęto szukać na mojej półce wiekowej i tak się stało, że zagrałam. To trzeba przyznać, że dostała pani bardzo dużo wsparcia od pani Katarzyny Grocholi. Teraz, jak wiemy, ona mierzy się z bardzo ciężką chorobą. Czy też może na panią liczyć? Zdecydowanie tak. A jak pani zareagowała, gdy dowiedziała się o jej chorobie? Ja, ponieważ nie mam, nie siedzę w internecie, nie mam Facebooka, Instagrama i tak dalej, więc długo nie wiedziałam o jej chorobie. Dowiedziałam się od któregoś z moich kolegów, koleżanek i to był szok. Ale myśmy się wkrótce miały spotkać, więc ponieważ nagrywałam cztery jej powieści, Nigdy w życiu i całą tę serię. I potem miałyśmy takie spotkanie służące promocji tego audiobooka. I bardzo się z tego cieszę, bo przyznam szczerze, że właściwie absolutnie nie odczułam tego w spotkaniu z Kasią, że coś jest nie tak. Ona ma tak fantastyczną, ona po prostu emanuje tak fantastyczną energią. Jest tak pozytywnym człowiekiem niezwykle. I mam nadzieję, że to wszystko ją po prostu postawi jak najprędzej na nogi.